Witajcie moi drodzy widzowie w tym kolejnym moim projekcie, tym razem From Dust, gra na ślepo, oczywiście gra na no, trzy pierwsze misje grałem, żeby się tak wprowadzić, ale to już grałem u kuzyna, LP Anicia. Gra jest niestety po angielsku, miałem wybór, żeby włączyć język niemiecki, ale znając was z doświadczenia, szczególnie po Overlord Rising Hill, zdecydowałem, że niemiecki język jest niezbyt ciepło przyjmowany przez was, więc na angielski przechodzimy. Help and options, display settings, dużo ustawień graficznych nie idzie. Resolution, display mode, refresh rate, co tu jeszcze jest? Control settings, czyli klawiatura i tak dalej. Ogólnie gra z recenzji była dosyć krytykowana za to, że właśnie ustawienia graficzne są bardzo ubogie i że sterowanie z lekka przyprawia o bóle mózgu, nazwę to tak może. No dobrze, i play. New story. Jakiś totem, obelisk, From Dust. Niestety tego intra nie idzie przewinąć, więc musimy to odczekać. I zaczyna się. The Brief. Czyli oddech, jeśli dobrze tłumaczę. Dandy si Nikita, ai si kuya Bertana. Ti da kata me kumobu, ti da ro kati ketawi. Ti da gro, nanshi laki laki. Tampa kita terpisa, ta sindiri dan duniani. Bertama, kita ro velaga, untu lazima dunia. Aha. Jeśli ktoś wie, jakim języku on to gada, ten narrator, to proszę napiszcie to w komentarzu, bo jestem naprawdę ciekaw. No i teraz mam klikać lewy przycisk myszy. Trzymać znaczy się. Już nie trzeba. Zima dunia. Tapi fikira roho koso dan kami jawapa. Setela meditasi ni bahagia. Berjela inaweza ole bermula. No dobrze, już nasi ludzie idą. Jak widać, no wy tego chyba na tym na YouTube nie widzicie to aż tak mocno jak ja teraz, ale naprawdę wygładzenie krawędzi by się przydało, by z lekka. Widać, może jest niespokojny. The men are trying to reach the passage, follow them. No, czyli mamy śledzić ich, move the brief and control the camera with the mouse. Czyli mamy, no, ruszać właśnie. To jest trochę niewygodne, że to steruje także kamerę, że tak jak już jedna trzecia od krawędzi monitora, to rusza, to niekiedy może być problematyczne. Idzie też AWSD robić, chociaż chwileczkę, coś sprawdzę. Control settings, mouse movement, mouse scroll, mouse... move up, hold button, view up, down, camera, space, main action, well up, zoom in, well down. Zobaczę tylko. Jakoś się nic nie zmieniło.
A nie display settings, help and option, control settings. A nic się nie. Aha! Epy. Yes. Aha, teraz klawiaturą steruję oddech. Help and options. No dobrze, to nie było dobre. Mouse scroll. Move up, WSD, rotate right. Back. Nieźle, ja to zrobiłem. Control settings. Move up. Zobaczymy, czy teraz to załatwi sprawę Apple. Aha. Tu już nasze pierwsze wyzwanie. Jako Bóg. Musimy teraz stworzyć, powiedzmy, przejście. No wtedy tak, lewym się trzyma i zbieramy właśnie taką kupę piachu. W późniejszym etapie gry idzie jeszcze inne elementy, ale i wtedy puszczamy prawym. Trochę to poprawimy. No. I teraz mogę iść dalej. W tej grze trzeba bardzo uważać na warunki. Bo jeśli zobaczcie, pokażę wam może. Widzicie? Już tam woda się przedostaje. Trzeba być bardzo uważnym, gdzie się od... gdzie piach się daje, a gdzie się... no, go bierze. Bo to ma niekiedy kardynalne znaczenie. No i teraz już doszli do tego totemu. Teraz trzeba nacisnąć spację, żeby... mogli przejść dalej.